Robert Rient jest dziennikarzem i reportażystą. Ostatnio wydał książkę zatytułowaną Świadek, opowiadającą dramatyczną historię odejścia przez autora ze wspólnoty Świadków Jehowy. Może najpierw ustalmy rzecz podstawową. Czy jesteś jeden, czy jest was dwóch? Czy nazywasz się Łukasz, czy nazywasz się Robert? Jak z tobą jest? Pojedynczy jestem, Robert. A Łukasz to kto? Łukasz to moje poprzednie imię, Łukasz Zamilski, czyli ten, kim się urodziłem, kim byłem. Łukasz to wciąż imię, na które reaguję, jeśli wypowiadają moi rodzice, w sumie tylko oni z tego korzystają. To Łukasz to dobre wspomnienie i złe. No maturę masz jako Łukasz. Tak. I pewnie wszystkie szkoły skończyłeś jako Łukasz. Tak. Ale wtedy byłeś członkiem Kościoła Świadków Jehowy. Zboru, tak. Oni... Zboru. Mhm, Członkiem zboru jest się od urodzenia? Jak to jest? Nie. Znaczy, przynależysz, czy chodzisz na zebrania jako dziecko, ale Świadkiem Jehowy zostajesz, kiedy przyjmujesz chrzest. Ja ten chrzest przyjąłem w wieku 14 lat. U Świadków Jehowy chrzest jest z założenia dobrowolny. Jest dobrowolną, świadomą decyzją, chociaż ciężko mówić o pełnej świadomości, mając 14 lat. Niektórzy przyjmują chrzest wcześniej, niektórzy później. Akurat jeśli chodzi o mnie, faktycznie urodziłem się w rodzinie Świadków Jehowy. To z czwartego pokolenia, bo pradziadek Tomasz był pierwszy. Dziadek, babcia. Długa linia. Pradziadek Tomasz, a gdzie on został Świadkiem Jehowy? W Argentynie. W Argentynie jeszcze wtedy nie było Świadków Jehowy, byli badacze Pisma Świętego. To jest początkowa nazwa, która została zmieniona w latach 30. ubiegłego wieku na Świadkowie Jehowy. I on tą prawdę, bo Świadkowie Jehowy tak nazywają swoją religię prawdy, przywiózł do Polski z Argentyny. A czym różni się prawda Świadków Jehowy od tego, co na przykład naucza Kościół? Katolicki. Katolicki. Większość Świadków Jehowy, których znałem, których wciąż znam, przejawiają bardzo głęboką, intensywną wiarę. A tę wiarę się dziedziczy? To znaczy Świadkowie Jehowy są dlatego Świadkami Jehowy, że ich rodzice są Świadkami Jehowy? Część tak, a część dlatego, że zainteresowała się podczas tak zwanego głoszenia, czyli tego... Tego pukania do drzwi. Pukania do drzwi. Coraz częściej popularne są tak zwane stand-by'e w dużych miastach, czyli stoją dwie, trzy osoby z czasopismami, można podejść. Na ulicy. Na ulicy. Na ulicy głosi się też nieoficjalnie, czyli w taksówkach, w pociągach, na dworcach kolejowych. Wszędzie tam, gdzie są ludzie, Świadkowie Jehowy próbują dotrzeć. I sobie myślę, że ta wiara, która zaprasza ciebie jako człowieka do tego, żeby pójść do obcych drzwi, zapukać, zakłócić spokój i opowiedzieć o tym, w co wierzysz, to wymaga intensywności, jakiejś takiej absolutnego, emocjonalnego przekonania, że mam po co zabierać tobie czas. Więc Świadkowie Jehowy mają głęboką wiarę, tak sobie myślę. To nie znaczy, że niektórzy katolicy równie głębokiej lub głębszej nie mają. Ale z mojego poczucia większość katolików to wierzący niepraktykujący. U Świadków Jehowy wierzących niepraktykujących jest bardzo mało. Takie jest moje doświadczenie. A różnica, jeśli chodzi o dogmaty, jest dużo jest tych różnic, bo Świadkowie Jehowy wierzą w życie wieczne na ziemi, w Armagedon, który zniszczy złych i zabije. Trochę taki potop Noe przeżył, teraz też garstka wierzących, prawdziwie wierzących ma przeżyć. Na ziemi. Na ziemi. Na ziemi, chociaż 144 tysiące pójdą do nieba. Konkretnie ta liczba. Konkretnie ta liczba. Świadkowie Jehowy tak uważają. Nie uznają piekła, nie modlą się do świętych. Uznają, że Maria była Matką Jezusa, ale jej za świętą również nie uznają. Nie uznają Trójcy jako takiej. Chociaż wierzą, że istnieje Bóg, Jehowa, Jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty jako moc sprawcza. Świadkowie Jehowy dostają pokarm duchowy, czyli informacje, wiedzę, tak zwaną literaturę, oni ją nazywają, z jednego źródła, tłumaczone to jest dokładnie to samo na wszystkie kraje. Zarządzające organizacją też wydają polecenia listami, tajnymi listami skierowanymi do starszych zboru. Również jeden ten sam list tłumaczony jest na ponad 200 języków, dociera w tym samym czasie. Więc jest to bardzo sprytnie, myślę, i przemyślanie zorganizowana organizacja. Czy jako dziecko wychowywane w rodzinie Świadków Jehowy byłeś szczęśliwy? Wiesz, to byłem i szczęśliwy, i czasami byłem nieszczęśliwy. A czym się różni dzieciństwo Świadka Jehowy od dzieciństwa wszystkich pozostałych dzieci? Czy w ogóle się różni? Wiesz, podam takie przykłady, które pojawiają się w mojej książce Świadek, bo one, myślę, obrazują. No to jest tak, że kiedy są urodziny w szkole i
Pamiętam wyraźnie z 8 lat szkoły podstawowej ten obrazek, że ktoś z brązową torebką idzie od ucznia, od uczennicy do uczennicy i rozdaje cukierki. To ja jako jedyny w klasie tych cukierków nie biorę. Dlaczego? A dlatego, że świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin, imienin, Sylwestra, Bożego Narodzenia. No, ale cukierek można wziąć. Nie można. Nie można, ponieważ jest to część obchodzenia urodzin, albo swoich, albo cudzych. Nie rozdawało się również tych cukierków. Na muzyce nie śpiewało się kolęd. Podczas hymnu najlepiej było siedzieć, a jak tłum unosił... A dlaczego? To świadkowie Jehowy nie uznają hymnu narodowego? Znaczy uznają, że hymn jest, ale królestwo ich nie jest tego świata, parafrazując Pismo Święte, Biblię, i uważają, że nie należy oddawać hołdu i czci fladze, godło odpada również, co Cezara Cezarowi oczywiście, więc podatki płacą, ale co boskie Bogu. W związku z tym mój tato siedział w więzieniu, został skazany na 3 lata za odmowę służby wojskowej. Ale 89 rok zmienił te zasady, można już za odmowę służby wojskowej do więzienia się nie idzie, więc to wciąż... służba nie jest już obowiązkowa. Ja teraz opowiadam z perspektywy dorosłego mężczyzny, który widzi to dzieciństwo i przeszłość i widzę tam i dużo smutku, i dużo porzucenia, bycia obcym, wycofanym, ale będąc w trakcie tych doświadczeń, przeżyć, to też myślę, świadkom Jehowy towarzyszy coś takiego. Ostatnio ktoś mi to nazwał syndromem ludu wybranego, czyli poczuciem wybraństwa, poczuciem bycia lepszym, poczucia kimś, kto zna prawdę, a cały świat błądzi. Wiemy lepiej niż inni. Wiemy lepiej, ale no i znamy tą przede wszystkim prawdę. Musimy opowiedzieć, niedługo przyjdzie Armagedon, wszyscy zginą, trzeba ostrzec, błogosławieni cisi, tak, prześladowani w imię moje i tak dalej. Więc to jest taki pokarm, który tą twoją odrzuconą część karmi, tak? Czyli jako dziecko cierpiące wskutek odrzucenia może pocieszać się, że przynależy, opowiada o swoich trudnych doświadczeniach w zborze, w domu, w społeczności i dostaje z tego powodu nagrodę, więc to jest taki lekko schizofreniczny rozjazd pomiędzy niebyciem w tym świecie, tak? A jednak konieczności uczestniczenia, chodzenia po tym świecie, spotykania się z koleżankami, kolegami. A kiedy masz jako świadek Jehowy jakieś wątpliwości, to do kogo idziesz? Czy jest jakiś odpowiednik księdza? Czy jest instytucja spowiedzi, gdzie można na przykład oczyścić się z grzechów po to, żeby móc naprawić swoje życie? Odpowiednik księdza to będzie starszy zboru, czyli lider danej społeczności. Zborów jest ponad 1350 w Polsce. Liczebność zboru to około 100 osób, mniej lub więcej. Zazwyczaj jest... A to twój ojciec jest starszym zboru. Był starszym zboru, tak. Jeśli zgrzeszysz naprawdę, to powinieneś pójść do starszych zboru, o tym porozmawiać. Jeśli ten grzech jest duży, według świadków Jehowy, czyli na przykład palenie papierosów albo seks przedmałżeński, to zwoływany jest tak zwany komitet sądowniczy. 3 mężczyzn, ponieważ w organizacji Świadków Jehowy to patriarchalny system, mizoginia teologiczna tam kwitnie. Czyli kobiety nie mają nic do gadania. No to nie powiedziałbym, że nic do gadania, bo mogą głosić, mogą odpowiadać na pytania, ale nie zajmują żadnych ważnych stanowisk. Ciało kierownicze, czyli zarząd organizacji, to 7, wcześniej 8 mężczyzn, tylko i wyłącznie mężczyzn. Powiedziałeś, że twój ojciec był starszym zboru, już nie jest. Dlaczego? Został zdjęty z tej funkcji, został ukarany za to, że pojechał na ślub mojego brata. Już wtedy mój brat nie był świadkiem Jehowy, a ożenił się z osobą, z dziewczyną, która nie była świadkiem Jehowy. I on na ten ślub do Urzędu Stanu Cywilnego pojechał i za to, że był w tym Urzędzie Stanu Cywilnego, tą funkcję mu odebrano. Czyli tak jakby wziął tego cukierka na imieninach. Trochę tak. No swoją obecnością jakby dał wyraz poparcia dla syna, który wchodzi w związek z kobietą, która nie jest świadkiem Jehowy. A starsi zboru, no to ludzie na świeczniku, więc oni muszą dawać przykład. I uznano, że to było nie w porządku. Ale pozostał dalej świadkiem. Tak, jest cały czas świadkiem Jehowy. I ty byłeś świadkiem, czyli głosiłeś prawdę, chodziłeś od domu do domu. Jak to wygląda? Jak reagują ludzie, widząc świadków Jehowy stojących ze strażnicą i proponujących rozmowę? Najczęstsza reakcja to nie dziękuję, do widzenia, odwrócone placy, obojętność. To myślę zdecydowana większość. Bardzo mało jest wrogich reakcji, takich, w których ktoś krzyczy coś, czy obraża, czy obraża, czy poszczuje psem.
Ale zdarza się w ogóle? Wiesz co, ja przez 40 miesięcy byłem fanatykiem, czyli ja rzuciłem wtedy liceum dzienne i poszedłem do zaocznego, żeby głosić 90 godzin miesięcznie. Miałem funkcję pioniera stałego. Byłem jedyny... Za to są jakieś premie, jak się więcej osób nawróci? Duchowe premie, tak? Czy jakby wewnętrzne, psychologiczne korzyści, takie myślę emocjonalne, poczucie, że robisz coś ważnego, że naprawdę służysz Bogu. Więc... A nie, że na przykład szybciej trafisz do nieba? Nie, nie, nie. Ja miałem nadzieję na życie wieczne na ziemi. Nie, aha, przepraszam. Nie czułem się powołany do nieba. Wiem, że kiedyś stanąłeś przed drzwiami swojej nauczycielki, polonistki chyba, ale nie wiem, jak to się skończyło. Arytmią serca prawie. To bardzo emocjonalne. Faktycznie ja wtedy byłem... Jakby kończył się okres bycia nastolatkiem, widziałem nazwisko nauczycielki przed drzwiami i przypomniało mi się, jak Piotr zdradził Jezusa, wyparł się go i pomyślałem sobie, że ja nie mogę tego zrobić, więc zapukałem do tych drzwi i usłyszałem jakiś szmer. Wydaje mi się, że moja polonistka spojrzała na mnie i nie otworzyła tych drzwi, za co jestem jej wdzięczny, bo przyszedłem ją uczyć, przyszedłem uczyć moją nauczycielkę. A myślisz, że ona wiedziała, po co przyszedłeś? Myślę, że tak, wiesz, torba na ramieniu, duża, krawat, Świadkowie Jehowy tak się ubierają zazwyczaj do głoszenia garnitur, więc myślę, że tak, myślę, że tak. Jak się żyje w małym mieście, to wszyscy wiedzą, kto jest Świadkiem Jehowy, to jest zazwyczaj mała społeczność. Ci ludzie chodzą po mieście, specyficznie ubrani. Więc tak. No i co skończyło się tak, że nie porozmawialiśmy. Ja miałem takie poczucie z jednej strony dumy, że zapukałem, a z drugiej strony lekkiej pogardy do siebie i samokarania w myślach, że pojawiły się takie wątpliwości, że nie miałem sobie takiej zupełnej odwagi, żeby stanąć dumnie, zapukać z podniesioną głową i czekać, aż otworzy drzwi i zacznę ją nauczać. No więc poznaliśmy Łukasza. No ale ty tego Łukasza znielubiłeś, nie chciałeś. Ty chciałeś go zabić. Chciałeś się go pozbyć. Dziś nim nie jesteś. Co się stało? Dlaczego? Ja myślę, że chciałem go zabić faktycznie i dosłownie, i symbolicznie. I myślę, że to się gdzieś udało. Co się stało? Trochę już nie dawałem rady. To nie ma w tym... Niektórzy teraz, jak piszą listy po przeczytaniu na przykład książki, gratulują odwagi, czy... A ja kompletnie jej w sobie nie znajduję. To jest raczej wynik niewytrzymywania, czy niedawania rady życia w tym systemie. W systemie, który określa twój ubiór, twoje myśli. Byli Świadkowie Jehowy wątpliwości nazywają myślozbrodniami. Można być wykluczonym za myśli. Myślozbrodniami? Myślozbrodniami, tak. Czyli poddawanie wątpliwość nauk strażnicy, mężczyzn, którzy przewodzą, zabieranie głosu sprzecznego z nauką organizacji Świadków Jehowy dotyczących transfuzji krwi, ukrywania przypadków pedofilii czy wielu innych zjawisk. Są takie przypadki wśród Świadków Jehowy? Tak. To ostatni temat, którym się zajmowałem przez ostatnie tygodnie. Powstał reportaż Czaiłem się między ścianą a sufitem, opisujący przypadki czterech osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego. Wszyscy oni byli Świadkami Jehowy. Żaden z tych przypadków nie został zgłoszony na policję i do prokuratury, ponieważ Świadkowie Jehowy otrzymali takie... Też chcę od razu powiedzieć, że Świadkowie Jehowy nie są winni. Tak samo jak winni nie są katolicy, buddyści, Żydzi, muzułmanie. Winni są zazwyczaj konkretni ludzie, a w sytuacji Świadków Jehowy to zarząd organizacji ponosi winę, który daje taki wymóg, czyli jeśli pojawia się ofiara pedofila, to musi pojawić dwóch świadków zbrodni. Pedofil zazwyczaj dokonuje tej zbrodni w zaciszu domowym. To jest bliska osoba ofiary. Znaczy ofiara jest drugim świadkiem w tym wypadku. No i wtedy jest, jeśli pedofil nie przyznaje się do winy, to jest słowo przeciwko słowu. Opisywałem przykład w reportażu człowieka, który był na komitecie sądowniczym razem ze swoim sprawcą. Oboje dostali takie same konsekwencje, zostali napomnieni i powiedziano im, żeby nie mówili o tym głośno. Ilona z reportażu była wykorzystywana przez trzech starszych zboru. Jednym z nich był jej ojczym. Waldek był wykorzystywany od 4 roku życia do 17, najpierw przez dziadka, później przez mamę. Te historie są... Nic bardziej mnie nie poruszyło. Moja historia, wiesz, bardzo zmalała, jak zacząłem się tym tematem zajmować. To też jest i Washington Post, i New York Times, Guardian, wszyscy zaczęli opisywać w związku z tym, co się teraz dzieje w Australii. Tam jest prowadzone śledztwo przez Królewską Komisję, która odnotowała 1600 pedofilów, którzy dokonali gwałtu, przestępstwa, nadużyć na ponad 1800 ofiarach. Ale właśnie wśród Świadków Jehowy. Wśród Świadków Jehowy od 1950 roku. To, co jest jakby znamienne i myślę, bo w organizacji Świadków Jehowy myślę, że nie jest więcej pedofilów niż w innych gęstych, męskich strukturach związanych z religią, w których pasterzami są mężczyźni i tam pedofilia kwitnie często. A różnica polega na tym, że Świadkowie Jehowy zarządzający organizacją
ukrywają te przypadki, bo w Australii z tych 1006 przypadków żaden nie został zgłoszony na policję i do prokuratury. Żaden. To jest dosyć porażające. W Polsce ten temat dopiero wypływa i pojawiają się osoby chętne zeznawać. Kilka dni temu sam byłem w prokuraturze jako świadek, podając różne namiary, informacje, tak żeby śledztwo zostało wszczęte. Ale w Twoim przypadku nie było kwestii pedofilii, natomiast była kwestia homoseksualizmu. Tak. I to był Twój osobisty problem. Był problem, ponieważ Świadkowie Jehowy, tak jak określają różne aspekty życia, tak również mają swoje pomysły na to, kim jest sługa Jehowy. A sługa Jehowy nie jest osobą homoseksualną, transseksualną. Seks jest dozwolony tylko i wyłącznie w obrębie małżeństwa. I w związku z tym, że ja to nazywałem cierniem faktycznie, cierniem zabierają sobie od apostoła Pawła, który mówi, że miał wbity cierń w ciało, nie wiadomo co, czym był ten cierń. On prosił Boga, żeby zabrać mu ten cierń, Bóg się nie zgadzał, on go nazywał aniołem szatana, który go policzkował. I ta metafora ciernia pasowała mi jakby do tej części, której w sobie nienawidziłem, którą pogardzałem, którą próbowałem leczyć, czyli faktu, że jestem gejem. Teraz to jest dla mnie żaden powód do wstydu, też żaden powód do dumy. Po prostu tak jest. Tak jak no, ciężko być dumnym, czy wstydzić się ręki, koloru oczu. Ale wtedy to był wielki problem, który też jakby zapraszał myśli o śmierci, o samobójstwie. Więc z jednej strony ten homoseksualizm, z drugiej strony restrykcyjny, patriarchalny system, z trzeciej brak możliwości rozwijania się, samodzielnego myślenia i poczucie bycia zniewolonym. I to wszystko się jakoś ponakładało, że uciekłem z tego świata, porzucając Łukasza, stając się Robertem. Czyli trochę było tak, że był Łukasz, świadek Jehowy, próbujący zresztą mieć heteroseksualny związek, z którego nic nie wyszło. Data ślubu wyznaczona, narzeczona. I nie wyszło, bo? No nie wyszło. Gaja od początku wiedziała. Była drugą osobą, która dowiedziała się o tym, że jestem... Twoja dziewczyna. Tak, że jestem homoseksualny. W ogóle żyję w Anglii od 10 lat, ma męża, jesteśmy w kontakcie, świetna osoba. I my razem próbowaliśmy zmienić mnie, czyli modliliśmy się, prosiliśmy Boga o pomoc. Nie zadziałało, tak jak i terapie, które podejmowałem, próbujące mnie wyleczyć, więc... No w pewnym momencie myślę, można zostać po tej stronie, która pogardza i próbuje zmieniać, ulepszać coś, co jest nie do ruszenia, albo zaakceptować to. I powstał Robert, gej, który nie jest świadkiem Jehowy. Tak. Wygląda na to, że powiedziałbym czysta robota, ale po drodze była jakaś próba bardzo takiej dramatyczna przejścia z jednej osoby do drugiej. Świadkowie Jehowy tracą zazwyczaj cały znany świat. Mechanizm wykluczenia polega na tym, że osobie wykluczonej nie mówi się dzień dobry w sensie dosłownym. To znaczy, jeśli ktoś żyje w małej miejscowości i w zborze, a tylko w zborze ma znajomych, przyjaciół, kontakty ze światem mają się kończyć z pierwszym dzwonkiem, na przykład w sytuacji dzieci, to z momentem wykluczenia traci się wszystkich znajomych, często również rodzinę. Pisało do mnie wiele osób, którzy dostali na przykład jeden dzień na to, żeby się wyprowadzić z domu, którzy nie mają kontaktu z rodzicami, z dziećmi, zależy kto odszedł. Więc to jest taka zazwyczaj dramatyczna sytuacja, w której pozostaje samotność i błąkanie się po zupełnie nieznanym świecie. Bo jak się żyje z takim filtrem percepcyjnym, czyli jednak z zaburzonym postrzeganiem rzeczywistości, a w dodatku w głowie są zasiane różne demony i lęki, które cię straszą, to ciężko sobie poradzić. I faktycznie ja, odchodząc z systemu religijnego, wpakowałem się w kilka destrukcyjnych sytuacji, zachowań, na przykład narkotyki, czy nie wiem, jakieś takie szybkie życie, balansowanie trochę na granicy, ale wciąż mam poczucie, że z różnych używek, z których spróbowałem, to najbardziej zaburzające jest ćpanie religii. Nic tak nie zniekształcało mojej rzeczywistości, jak właśnie bycie takim duchowym ćpunem. A psychologia? Bo jesteś psychologiem. Z wyboru. Pedagogiem. Później psychoterapię faktycznie uczyłem się 7 lat, pracowałem jako trener umiejętności interpersonalnych. Ja myślę, że psychologia nie jest ani zła, ani dobra. Często jest głupia i naiwna, myślę. Ostatnie też doniesienia mówią o eksperymencie, opisany w Science, zdaje się. Przeprowadzono ponownie ponad 100 eksperymentów, nie eksperymentów, ale badań psychologicznych i okazało się, że w większości wyszły inne wyniki niż w tym pierwowzorze. No, ja myślę sobie, że psychologia właśnie często działa w ten sposób, że robi badanie na grupie, czasami nawet dużej, 1000 osób. Zazwyczaj to są to studenci z Ameryki, często mężczyźni, białej rasy. I na podstawie wyników konstruuje charakterologię osoby, człowieka i opowiada o tym, jaki człowiek jest przez pryzmat tego. Oczywiście są tacy psychoterapeuci, których bardzo cenię i szanuję, którzy myślę też pomogli, być może uratowali moje życie, do których wciąż polecam, ich nazwiska polecam, gdy ktoś potrzebuje pomocy.
Ale ja z psychologii też zrobiłem pewnego rodzaju bóstwo, z którym rozstałem się. Podchodzę do niej krytycznie, często czerpiąc z tego, co psychologia wnosi, jak potrafi uważnie obserwować. Ale też na swojej drodze spotkałem wielu terapeutów z takim podobnym do religijnego trochę rysem, czyli z misją i wewnętrznym przekonaniem, że wiedzą jak żyć, wiedzą co jest dobre, którzy zachęcają do tego, żeby nie oceniać, ale sami to robią. Więc ostrożnie podchodzę do psychologii i świadomie z niej korzystam, tak? Również w kwestiach terapeutycznych, ale z pewnością, znaczy w tym momencie życia już nie szkolę, zrezygnowałem z prowadzenia treningów, bo jakby nie mam ochoty na liturgię w komunikacie ja i nie bardzo czuję, że miałbym... W komunikacie ja. W komunikacie ja, bo wiesz, psychologia lubi komunikat ja, czyli ja czuję, ja opowiadam. Ja sobie myślę. Tak, ale też ja wyrażę, ja opowiem o emocjach i to jakby zbawi czy uratuje świat. A kiedy spotykasz się z czymś nieodwracalnym, tak jak ofiary pedofilii, to okazuje się, że psychologia może wesprzeć, podtrzymać cię za rękę, ale nie uratuje, więc... Podchodzę do psychologii z dystansem i takim ograniczonym zaufaniem. A gdzie w twoim życiu dzisiaj są ludzie z tamtych lat? Twoi rodzice. Gdzie oni są? Jaką rolę pełnią? Jak oni się z tym czują? Z rodzicami to mi się udało. Mam niebywałe szczęście, porównując siebie do wielu moich znajomych, którzy odeszli czy z rodziny i stracili kontakt absolutnie zupełnie z rodzicami, a ja z moimi mamami to bardzo dobre, lepsze myślę niż kiedykolwiek przez to, że dużo tam jest szacunku, dużo miłości i ja czuję, że oni są ze mną. A rodzice nie mają przykrości z powodu tego, że napisałeś książkę Świadek? Mają. Doświadczają ostracyzmu często od swoich współbraci, współsióstr, którzy nie wprost, ale dają im odczuć, że oto są rodzicami byłego świadka Jehowy, odstępcy, wykluczonego, geja, coś im się nie powiodło, coś im się nie udało, musieli zrobić coś źle. Nie ma w tym ani krztyny ich odpowiedzialności i winy, tak? Ja odpowiadam sam za siebie. Ale tak, doświadczają różnego rodzaju przykrości. Możesz im jakoś pomóc? Chyba obecnością, wiesz, tam, tak samo jak oni mi. Gdzieś, ale nie mam już takiego pomysłu, jak miałem wcześniej, że oni powinni coś zrobić ze swoim życiem, czyli na przykład powinni przestać być świadkami Jehowy, bo ja przestałem. To jest ich decyzja. Ja szanuję też to miejsce, w którym oni zostawiają swoją rolę, czy jakby bycie świadkiem Jehowy, a ja zostawiam swoje wierzenia, przekonania, myśli i spotykamy się po prostu jak rodzic z dzieckiem, jak człowiek z człowiekiem, jak mężczyzna z mężczyzną, jak mężczyzna z kobietą, z moją mamą i rozmawiamy o ważnych, potrzebnych, prozaicznych rzeczach, więc to mądrzy ludzie.